bardzo serdecznie witam w poniedziałkowy poranek na posiedzeniach Komisji Kultury, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Budżetowej. Przejdziemy od razu do porządku naszego spotkania i przechodzimy do punktu drugiego. Punkt drugi w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książnicach i Zespołu Szkół Trzecich. Kto zabierze głos? To była propozycja, żeby najpierw kierownik gminnego zakładu, ale jeżeli to szybko pójdzie, to mogę to przedstawić. Jeżeli no nie myślę, że... Tak? Przedstawić? Tak. Jak już przeczytałam... Dobrze, to... Dzień dobry, witam Państwa. Uchwała dotyczy właśnie przyjęcia... Jest to uchwała intencyjna. Aplikujemy o środki zewnętrzne na dwie duże termomodernizacje Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książnicach i Zespołu Szkół w Trześnich. I Wojewódzki Fundusz żąda, żeby była podjęta uchwała intencyjna, która daje zielone światło i możliwość złożenia wniosku o aplikowanie o te środki zewnętrzne. Stąd też taka uchwała, jej treść jest też taka specyficzna, określa skąd środki będą pozyskiwane i na jaki cel. Przygotowujemy się do tej inwestycji, do złożenia wniosku. Wnioski można składać do końca roku, nabór rozpoczyna się 30 września dopiero. Możliwość dofinansowania nawet 100%, więc tutaj bardzo korzystne warunki. No cóż, mam wstępne kosztorysy, jeśli chodzi o wartości. Nie wiem, jeżeli potrzeba, to mogę tutaj przedstawić. 1 500 000 to by była brutto kwota, jeśli chodzi o trzeźń. Dobrze widzę, a już mówię tutaj. Nie. 6 to jest 3,5 miliona, a Książnice 1 500 000, jeśli dobrze to mam skrótowo nakreślone. Chcemy złożyć wniosek, żeby mówię, z zewnętrznych środków realizować te zadania. Jeśli są pytania jakieś, to spróbuję opowiedzieć. Jeśli trzeba, to wesprzemy się Asią, bo ona ten wniosek będzie też przygotowywać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie dotyczące? Proszę. Ja mam takie pytanie. Skoro 100% czy udałoby się nam pozyskać, to w takim razie nie kosztowałoby nas to nic. Dobrze rozumiem? Tak. Czy nie możemy jeszcze jakiejś trzeciej szkoły próbować? Muszą być projekty przygotowane. I mamy tylko tyle projektów. Te dwie szkoły miały projekty i w momencie, kiedy tylko pojawiła się informacja o tym, że takie dofinansowania prawdopodobnie będą, to zabezpieczyliśmy środki na aktualizację audytów energetycznych. Aktualizacje były wymagane tutaj do złożenia wniosku i to mamy już do tego, więc możemy te szkoły w jednym wniosku tylko podjąć. Okej, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani. Ja jeszcze tylko chciałam poprosić pana wójta, aby szkoły w Sądnikach też wykonać projekt o termomodernizacji. Jest to prawda, to szkoła społeczna, ale tak. Ma imienie gminy. To prawda, ale nie w tym wniosku, bo możemy złożyć jeden tylko wniosek. On obejmuje obie szkoły, więc jeśli będziemy mówić o Zutnikach, to kwestia przyszłości, zrobienia projektu, audytów. W tym się tutaj zadaniu, w tej uchwale tego nie damy rady. Ja rozumiem, to ten na przyszłość właśnie, tak. Tak dla przypomnienia. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że rzeczywiście bardzo ważne jest, jeżeli mamy jakieś problemy, bardzo ważne jest zrobienie wcześniej projektów, żeby te projekty ewentualnie czekały na to, żeby jak będzie jakiś program, jakiś, to wchodzimy. Tym bardziej, że na pewno będą się warunki KPO zmieniać, więc tutaj myślę, że te problemy, panie wójcie, które będą i które mieszkańcy i gmina widzi, że jest taka potrzeba, żeby robić po prostu projekt. Potem można w ten program bardzo szybko wyjść. Tak myślę. Myślę, że nie mylę się w tym względzie. Pani przewodnicząca, powiem tylko tyle, że to też trzeba robić projekty, które będą miały szansę realizacji, żebyśmy nie robili projektów, które trafią do szafy, nie zrealizujemy, a wydamy pieniądze. Także z projektami ale musimy. Ale są drogi. Ale to tak, ale to generalnie czego by nie dotyczyły, to należy robić projekty takie, które będą miały realne szanse zostać wykonane. No tak, ale jak będziemy mieć plan na przyszły rok, to można te projekty
robić, ja tylko mi chodzi, żeby nie było, że chcemy robić na hura, co się da, projekty, a potem dużo z nich nie zrealizujemy i zostaną w szafach utopione pieniądze. Tyle o to mi chodzi. Przepraszam, nie było to moją intencją, żeby na hura robić wszystkie, ale mamy takie problemy w gminie, które wymagają realizacji, a nie mamy, potem jak wejść, program się okazuje, a my nie mamy projektu, nie? Zresztą tu jest przykład nawet taki, że jakby było więcej, byłby projekt na szkołę, prawda, tamtą, to też mógłby wejść do tego stuprocentowego po prostu finansowania. Proszę bardzo. Bo tak, te 100% też, przepraszam, że tam są też limity kwotowe, jeśli chodzi o metr kwadratowy. Prawdopodobnie jakiś wkład własny będzie, to nie tak, że rozliczymy. To jest możliwość do 100% rozliczenia. Tak jest zapis w dofinansowaniu, to są kwestie odzyskiwania VAT-u i tak dalej. To on nie jest kosztem kwalifikowanym, ale potem pewnie go odzyskamy, więc to tak Trzeba będzie zabezpieczyć budżet. Na pewno będzie trzeba. Mimo wszystko to jest niewielki procent. Pani, dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie. No, myślę, że szkół mamy wystarczająco dużo i wiemy, które jeszcze nie mają wykonanej termomodernizacji. To jest oszczędność dla gminy, więc w tym zakresie myślę, że spokojnie projekty reszty szkół można robić, wykonywać, bo one no, niech czekają na stosowną chwilę, tak jak było w przypadku wcześniej, czy teraz jest wciąż. Takie pytanie, Pani Wójcie, rozumiem, że to jest taka realna szansa na to, że w przyszłym roku ta termomodernizacja wykonała, tak? Rozumiem? No tak, jeśli wniosek zostanie pozytywnie oceniony, to tak. Super, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Ja może tylko jedno zdanie, dlaczego w zasadzie to Pani Szymańska już powiedziała, ale wydaje mi się, że wszystkie szkoły w tej kadencji może się uda właśnie tę modernizację przeprowadzić, bo nawet te pieniądze z KPO, z tego co słyszymy, właśnie głównie na ten cel mają być przeznaczane, więc myślę, że to nie będzie problem. Jedna uwaga dotycząca KPO, te środki. Inwestycje muszą być zrealizowane do końca 2027 roku. Więc tym bardziej trzeba. Jeśli się skrężymy. Nie wszystkie wnioski, nie wszystkie inwestycje, które mogłyby wejść, moglibyśmy pozyskać ze środków KPO i jesteśmy w stanie zrealizować po prostu ze względu na upływ czasu, bo nie ma przygotowanych projektów. Niektóre projekty duże to mogą trwać nawet rok, więc to byłby problem z realizacją. Jesteśmy po prostu opóźnieni. To powiem, że kwalifikowalność kosztów, jeśli chodzi o ten temat, to jest 30 czerwca 2026. To jest ostatni. To dlatego, jeżeli mogę, proszę. To dlatego tu zasadnym jest to, co pani tu Wanda Mika mówi o tych projektach, że faktycznie z wyprzedzeniem przynajmniej na te szkoły. To tylko jeden projekt możemy jeszcze na Złotniki przygotować. Chyba wszystkie podstawy. Szkoły, oprócz Podlesia, bo tam termomodernizacja nie wchodzi w rachubę, bo tam albo przebudowa, albo budowa. To jest inny temat, to faktycznie natomiast rytm ocieplony jest, już nie pamiętam tego. Wiem, że Rzędzianowice na pewno została jedna ściana, to wiem na pewno, natomiast rydzów nie pamiętam. Dlatego mówię, że Rzędzianowice tam całe kończy, że rydzów był zrobiony, jak była ta modernizacja. Tak tego, no mówię, no na pewno na te pozostałe części trzeba będzie zrobić, żeby żadna szkoła nam tutaj nie pozostała po prostu później. Czyli możemy takie założenie, Panie Wójcie, że tam jest chyba projekt. Tak, na te działania jest w skali kraju jest 1 299 000 000. Musimy być świadomi tego, że może. Dlatego jest jedno działanie tak naprawdę. Do kiedy mamy wiedzieć, kiedy będzie rozpatrzenie tych projektów? Myśmy. Bo jak do 30 mamy złożyć, do 30 września. 30 września rozpoczęcie. 30 września rozpoczyna się nabór, czyli tak, do końca roku. Jak żeśmy przygotowywali tutaj się do tych tematów, to była mowa, że nabór się wcześniej rozpocznie, ale jest to przesuwane, widzę. Do końca roku. Mam wydruk dzisiaj ze strony Wojewódzkiego Funduszu. Do 30 grudnia jest nabór. Czyli rozumiem tak, że jeżeli jest do 30 grudnia, to jeżeli my powinniśmy wysłać przy tym miliardzie od razu 30, bo nieraz decydują, widzę w szkole, decydowała
po prostu kolejność zgłoszeń. I one będziemy były... gotowi do tego, żeby no, i tak myślę, znaczy, że tutaj bardziej może być wcześniej zamknięty, niż decydować kolejność zgłoszeń. Bo no, bo czyli zamknie się w 2 czy 3 października, bo już miliard został wykorzystany. No też tak. Widzicie Państwo, chociażby starostwo też dokładnie z tego samego programu będzie podejmować uchwałę o termomodernizacji bodajże pierwszego liceum. Tak, to jest dokładnie ten sam projekt i taka sama uchwała. Wszystkie gminy będą korzystać. No na pewno, bo jeżeli tak jest takie fajne... Do 100% kosztów kwalifikowanych, tak? Tam są też działania edukacyjne, ale to wszystko w zależności od wniosku. Warunek jest osiągnięcie 30% wzrostu jakby efektywności energetycznej po tym całym działaniu. Czyli być może będziemy musieli dołożyć do tego tych pozostałych takich rzeczy, które trzeba będzie wykonać w projekcie, a nie są kwalifikowane. Chcemy tam zasadzić na ścianę, no to nie wiem, czy to będziemy z własnych pieniędzy kończyć, czy po prostu pod projekt. Z tego co pamiętam, to chyba tam były środki, nie wiem czy nie w budżecie szkoły zarezerwowane na tą... 200 tysięcy trzeba było chyba na tą ścianę, żeby coś ocieplić. Sprawdzimy to jeszcze, ale wydaje mi się, że o tym rozmawialiśmy już wcześniej, że tam były środki zabezpieczone na dokończenie tej elewacji jednej, tak? No tak, na ścianie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do głosowania. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych zaopiniuje teraz projekt uchwały. Proszę, kto jest z Państwa za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała na tym moment pozytywnie. To może teraz Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Kto z Państwa pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały? Kto jest za, proszę podnieść rękę. 6. Nie ma jednego. No tak. Kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 4. Statut Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielsku. Może pan się przedstawi, bo nie wszyscy mieliśmy po prostu do czynienia. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Szachor, od 2 września jestem kierownikiem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dziękuję. I teraz proszę przejść do statutu. Drodzy Państwo, od 17 września zmieniliśmy siedzibę, przenieśliśmy się do Chorzelowa. Ten przygotowany dla Państwa statut jest to statut, który obejmuje te zmiany i zawiera, no jest to stan taki jakby rzeczywisty, taki, jaki, bo ten stary statut no, nie był zmieniany przez ileś tam lat. Jest to dostosowanie do stanu obecnego, no i do ewentualnych planów, jakie wójt tu będzie miał w stosunku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Także tu nie ma żadnych takich... Jest to po prostu dostosowanie do stanu obecnego. To wszystko? Tak, dziękuję. Czy jakieś zmiany, bo wspomniał Pan statut ten wcześniejszy, który był bardzo długo, jakie zmiany zostały wprowadzone w tym statucie, który dzisiaj utrzymujemy? Zmiana siedziby przede wszystkim zostały tu też usunięte rzeczy z paragrafu 3 w stosunku do starego statutu, czyli wymieniona ta infrastruktura cała. W starym statucie mamy strukturę organizacyjną zakładu. Też jest to nieaktualne. My tu się dość tak ogólnikowo zapisaliśmy, że ten paragraf 5 jest, że bez wymieniania szczegółowo pracowników, że tu jestem zobowiązany do opracowania, gdy już to będzie takie na 100% wszystko zrobione, regulaminu organizacyjnego. No i doprecyzowane są sprawy rozliczenia finansowo-księgowego tutaj pomiędzy zakładem a
gminom odnośnie podatku VAT. Także to są takie najistotniejsze zmiany, które są zawarte w stosunku do między starym statutem a nowym statutem. Tak, dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pana? Proszę bardzo. Ja mam bardziej takie... Nie mam pytania. Pani Panowie Radni, ja mam bardziej takie spostrzeżenie, że... Bo nie wiemy, na czym głosujemy, bo nie mamy starego statutu. I jakbyśmy mieli jakieś porównanie, no to moglibyśmy wtedy, nie wiem, widzieć to bardziej obrazowo. Tak, nie wiemy, nie głosujemy na czymś, co... Ja nie wiem, jak to są zmiany, nie? Czy jest coś zapisane, czy jest coś ujęte. I taki, no nie wiem. Proszę się wyrazić na ten temat. No to właśnie Pan tłumaczył. Mariusz, ale nie ma tego na ja nie wiem, ile punktów zostało zmienionych, ile zostało dopisanych. Na stronie internetowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej statut jest dostępny. Ten, który na ten czas obowiązuje. Dziękuję Panie Mariuszu. No ja uważam, że oczywiście dobrze jest mieć porównanie, kto był zainteresowany, mógł stary statut sobie pobrać i zobaczyć, a chodzi tutaj, jak było powiedziane, to jest aktualizacja i dostosowanie do realiów obecnych. Natomiast ja tylko odniosę się co do treści statutu po przeczytaniu. No jakby nie mam takich uwag, natomiast tutaj tylko chciałbym zwrócić uwagę na taką literówkę w paragrafie 4 w ustępie 2 pisze, że administrowanie gminną siecią wodociągową i urządzenia służącymi zaopatrzeniu w wodę. Tutaj powinno być urządzeniami, forma jest nieprawidłowa, to tylko to do zmiany i resztę nic mi się więcej takiego nie rzuciło. Co bym widział niezasadne, czy... Dziękuję bardzo, Pani Szymańska. Ja tak w zasadzie tutaj nie chodzi o statut, tylko takie praktyczne pytanie, bo w paragrafie 4 tam mamy w punkcie 6 wykonywanie bieżących napraw remontu obiektów stanowiących gminie komunalne gminy Mielec i czy ewentualnie należy to również rozumieć jako pogotowie. Bo na przykład zdarzają mi się pytania od mieszkańców, że no, co się dzieje na weekendzie, jest problem. I do kogo oni wtedy, proszono mnie nawet, żeby poruszyć ten temat, jak będzie jakaś komisja czy sesja, może jest problem, jeżeli chodzi o wykonywanie napraw na weekendzie, czy jakieś pogotowie, ewentualnie takie, no, w tym zakresie jakaś pomoc, jeżeli chodzi o weekend, o działanie, jakąś awarię na weekendzie. A to chodzi Pani Radny o wodociąg, wodę czy ogólnie? Jedno i drugie chyba. No to mamy takie dyżury, są jakieś na weekendzie pilne sprawy wodociągowe czy kanalizacyjne, no ale tu w przypadku tych bieżących napraw to no nie mamy na obecną chwilę takich pracowników, którzy mogliby takie naprawy wykonywać. Dlaczego pytam? Ponieważ proszono mnie, a osoba się skarżyła do mnie, że no telefony, które są podane, żaden telefon nie odpowiada. To jest nieprawda. No więc... A moglibyśmy te telefony? Każdy z Państwa ma telefony na fakturze. Czy to w formie elektronicznej, czy to w formie papierowej są numery telefonów podane. Dziękuję bardzo. Proszę Panie. I ktoś odbiera? Ja tylko... Ja tylko odniosę się, że pełniąc też funkcję sołtysa, też miałem takie przypadki, że były jakieś awarie weekendowe i musiałem korzystać z tych ludzi, którzy są na dyżurach i muszę powiedzieć, że to funkcjonowało. Telefony może nie za pierwszym razem zostały odebrane, bo czasami ktoś tam zanim odbierze to odzwoni, albo ja dzwonię drugi raz i ktoś odbiera. Ale no muszę przyznać, że w weekend moi mieszkańcy byli załatwieni. To ostatnio to było grubo ponad rok temu, ale wiem, że takie sytuacje miały miejsce i to jakoś zostało rozwiązane, więc jakoś te dyżury na pewno przez weekend funkcjonowały, skoro sam tego doświadczyłem. Czyli ktoś musi dzwonić do skutku, rozumiem. Dobrze, dziękuję. Powiem Państwu szczerze, że no, ja mam nowy telefon i pracownik, który nie znał tego numeru telefonu, po 2 minutach odzwonił. I także to funkcjonuje, także to nie podlega dyskusji. Pan Piotr. Pani Przewodnicząca, nie wiem, tutaj takie dalej mam wątpliwości, ponieważ w 4 punkcie jest podjęcie uchwały, tutaj pisze nic o zmianach, więc tutaj można się domyślić, a można się nie domyślać.
I tutaj, tak jakbyśmy uchwalali nowy statut, tutaj nie ma nic... No uchwalamy nowy statut. Nowy statut, no, ale nie ma nic o zmianach, że to co mówiłem, że my nie mamy starego statutu, że co było zmienione w starym statucie, co jest zmienione. I tutaj z tych praktyk, które były wcześniej, jeżeli coś było zmieniane, było to na komisjach omawiane, ale to było pozaznaczane, co jest usuwane, a co jest dodawane. Tutaj nie ma tego i można było sobie znaleźć takie wywody, no to wcześniej jakoś pan potrzebował wszystkie dokumenty i żeby pan je przedstawiać na piśmie, a dzisiaj można sobie pobrać. Mogę. Proszę. Ja może odniosę się do tego. Tutaj kolega Piotr porusza temat dotyczący, że nie ma porównania. Tylko musicie jedną rzecz wiedzieć, że tamtego dokumentu jakby nie ma. To jest nowy dokument, jakby od zera tworzony. A że ma odnośnik i można jakiś tam mieć do że kiedyś z tym starym dokumencie, czyli poprzednim statucie coś funkcjonowało i pewne informacje są zbieżne, to jest faktem, ale to jest nowy dokument. A jeżeli na przyszłość chcecie faktycznie taka sytuacja, że przykładowo macie jakieś wątpliwości, czytacie materiały, przecież można się tu zwrócić do biura rady, zadzwonić. Ale tego też jest komisja. Zadzwonić, ale na komisję, Piotrek, sam rozumiesz, to dlatego tłumaczę. To jest nowy dokument. I to, że chcesz mieć poszerzoną wiedzę, to zaglądasz do poprzedniego, żeby, załóżmy, przygotować swój własny wniosek, bo na przykład te zmiany, czyli te nowe zapisy nie podobają ci się w jakimś punkcie, a w poprzednim dokumencie ten zapis istniał i to akurat chciałbyś złożyć wniosek. To tylko pod takim kątem, natomiast musimy to traktować coś jako nowy tworzony dokument i do niego się odnosić. Szanowni Państwo, tak woli wyjaśnienia, ponieważ tutaj rozwinęła się dyskusja. W grudniu 2002 roku został utworzony zakład pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu. I w tej uchwale, gdzie został utworzony ten zakład, załącznikiem do tej uchwały był statut. I to jest dokument z 2002 roku. Więc uchwałę, którą Państwo otrzymaliście na bieżącą sesję, jest zapis, że uchwala się statut. Czyli nie wprowadza się zmian, uchwala się statut. Jednocześnie w paragrafie drugim jest zapis, że traci moc dotychczas obowiązujący statut. Także ten, który Państwo otrzymaliście, jest zupełnie nowym dokumentem. Nieporównywalnym do poprzedniego dokumentu. Tak. Więc tutaj, gdybyśmy wprowadzali zmiany, gdyby kierownik złożył wniosek o wprowadzenie zmian, to zapis paragrafu pierwszego byłby inny. Wprowadza się zmiany w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej, a macie Państwo zapis, że uchwala się statut, czyli zupełnie nowy dokument, a traci moc paragraf 1, ustęp 3 oraz paragraf 2 uchwały 3/13/2002 rok, czyli tej, w której został utworzony zakład, część tej uchwały traci moc w zakresie przyjętego statutu. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więc nie odnosimy się do samego dokumentu. Ja tylko odniosę się, bo że coś było poprzednio zaznaczane, to chcę zaznaczyć, że mylimy tu chyba pewne fakty, bo jeżeli w uchwałach były zmiany między komisjami, a potem dostawaliśmy na sesję dokument, było zaznaczane na czerwono, ale to mówimy w projektach uchwał, autopoprawkach i takich rzeczach. Jak zmienialiśmy statut sołectw, nie było mowy porównania do poprzedniego statutu. To jest całkiem nowy dokument. Ten akurat nie jest w miarę krótki i dałoby się to jeszcze łatwo porównać, ale czasami statut może mieć stron kilkadziesiąt i jak to porównywać ze starym dokumentem? Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie może stary dokument przeczytać, żeby wiedzieć ewentualnie, co jest dla niego istotne, czy zostało przeniesione. Natomiast nie można takich dokumentów porównywać, że coś się zmieniło. Zresztą pokrótce tutaj pan kierownik wyjaśnił co. Jeżeli co roku była przygotowywana w czerwcu, co się głosuje, raport o stanie gminy, to też pan wójt się nie odnosił, co było rok wcześniej. To jest nowy dokument, z którym się zapoznajemy. Jest strategia gminy. To się zapoznajemy z dokumentami. Zmiany były zaznaczane w projektach uchwał i takich rzeczach, żeby była jasność. Nie było nigdy przy takich tego typu dokumentach jakichś porównań. Były ewentualnie co się zmieniło, powiedziane słownie. Nie było jakichś wywodów i zaznaczeń w dokumentach.
Dziękuję bardzo, pan Piotr. Pani przewodnicząca, pani komisarzu. Dylemat tylko taki się pojawił, ponieważ pani przewodnicząca zadała pytanie tutaj panu kierownikowi, jakie są zmiany, czym się różni. Dlatego pojawił się mój dylemat, bo właśnie tutaj, jeżeli chodzi, teraz jak pani Stanisława wyjaśniła, o co chodzi, że to jest nowy dokument, no to ja już nie mam dylematu, ale pani zadała pytanie, że są zmiany i dlatego myślałem, że po prostu są zmiany. Ja nie wiem, jakie są zmiany, bo my ich nie widzimy, nie? I dlatego się mój dylemat pojawił. Jeżeli to jest nowy dokument, to nie było żadnego pytania. Dziękuję bardzo, panie Piotrze. Ja powiem tyle, że zadałam to pytanie, ponieważ pan odniósł się do tego, że jest właściwie oparty na starym statucie i rzeczywiście, bo jest oparty na starym statucie, bo na czymś trzeba było się wzorować. Myśmy też przy statutach sołectwa wzorowali się na starych statutach, co zmieniamy, nie? I powstał nowy całkowicie dokument, który no może ma niektóre sformułowania ze starego, ale już całkiem inaczej. A tutaj mogę odpowiedzieć już od razu. Pani Bożena w tej chwili powiedziała, że statut poprzedni powstał i nie był zmieniany, tak zrozumiałam, od 2002 roku. Proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na punkt pierwszy, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o samorządzie z dnia 8 marca 1990 roku. Ustawy, już mamy, to może wyjść ta ustawa tym i teraz mamy na pewno cały szereg ustaw, na którym stary statut się nie wzorował, bo są datowo różne, no bo jest 2005, bo tych ustaw nie było, 2006, 2002, no to jest jeszcze uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia zakładu, 2012, 2017, są to daty, które są dużo dalej od tamtego statutu, który był. To już jest pierwsza zmiana. Ale ja, panie kierowniku, mam inne. Ponieważ w paragrafie 6 mienie i gospodarka finansowa. Ja się tam nie doczytałam w ogóle. Wszystkie punkty dotyczą gospodarki finansowej. Nie zorientowałam się, kto będzie odpowiadał za mienie. Gospodaruje zakład, prawda? Tak. Gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem, bo może nabywać też mienie i zarządza oraz zapewnia ochronę tego mienia. Tak bym to widziała. I po prostu tu mi brakuje. Jest mienie, jest paragraf mienie i gospodarka finansowa, ale ja nie wiem, może się mylę w tej chwili, ale ja się naprawdę nie doczytałam tam, kto będzie dbał o to mienie, które jest z tym. No ale to się nie pisze mienie, nie tylko gospodarka finansowa zakładu, bo jeżeli się napisze mienie i wie się, że po prostu to mienie nie będziemy w ogóle umować, to tylko wystarczy gospodarka finansowa. Można się zapytać nawet prawnika. No bo można napisać, nie, gospodarka finansowa bez mienia, a teraz jeżeli to nie jest w statucie ujęte, no to mieniem na przykład gmina się zajmuje, nie? A że szefer potem rozlicza pan wójt według statutu. No nie może gmina się zajmować, bo gmina to jest osobny zakład. Dlatego mówię, że nie wiem, zadaję pytanie. Gmina przekazuje decyzją w trwały zarząd, także to... Te odrębne takie dostają trwały zarząd mienie szkoły i każdy dyrektor, który przychodzi, to czyli ma. Dostanie pan pismę od trwały zarząd. Czyli to już jest, no, mi się nie podoba, no, ale to może być moje zdanie. I jeszcze chciałam się zapytać o coś takiego w tej gospodarce finansowej, bo tam roczny zapad, rachunek i zakład, my możemy jako Rada Gminy po prostu, jak będzie nadwyżka, to możemy zostawić tam nadwyżkę zakładowi lub możemy postanowić inaczej. Czy przewidziane są dotacje jakiekolwiek? Bo tutaj w statucie nie ma i może poprawicie mnie, może te dotacje są w innych znowu dokumentach, na przykład jakieś przedmiotowe. No tutaj pani Basia na pewno będzie wiedzieć, bo w szkole takie dotacje różnego rodzaju, celowe, przedmiotowe. My, jeżeli dostajemy dotacje celowe, my się z nich rozliczamy i my oddajemy pieniądze do kuratorium albo gdzieś. My jesteśmy inny schemat działania. Aha. Może pani zapytać? Czyli... Ale proszę panią skarbniku, myślę, że ona ma bardziej obszerniejszą wiedzę i wyjaśni państwu, żeby było wszystko już wiadomo. Zadzwonisz, Basia? Tak, już.
Jeszcze pytanie odnośnie tutaj z pani przewodnicząca. Paragraf 4, punkt 4. Utrzymanie czystości na terenie gminy. Czyli mam tutaj rozumieć to przez utrzymanie po prostu chodników, ulic, dróg gminnych, takich po prostu odnośnie, no tak jak to się mówi, trawy, która zarasta na chodnikach, no bo akurat nie mieszkam w miejscowości, gdzie mamy drogę wojewódzką, mamy drogę powiatową, mamy drogę gminne. I ostatnio wyszedł dylemat, bo na terenie prywatnej zarasta, wyrosła, ścięto akację i te odrosty, które by zajmowały prawie 90% chodnika. Dzwonię do pani, pani mówi, że ona ma tam pół metra do ogrodzenia i to nie jest jej problem. No województwo mówi, że to jest prywatne. I teraz tak, no nie wiem, no, czy to, no, takie rzeczy, no. Czy tak jest zarośnięty chodnik w kierunku Czermina i no zgłosi to w powiecie, no zajmiemy się tym, ale jak widać, mimia czwarty miesiąc czy trzeci i dalej jest nic z tego. Czy nie dałoby się tego po prostu pogodzić w jakiś sposób, że zgłasza się jednej instytucji, no bo ludzie się zgłaszają do radnego przeważnie i powiedzą, że tam, a ich nie interesuje, czy to jest droga wojewódzka, czy to jest chodnik powiatowy, czy tego. Oni mają mieć czystki. No bo no, taka jest procedura, tam gdzie się należy wyczyścić, czy nie dałoby się tego połączyć w jedną instytucję, która po prostu by sobie zajmowała takimi rzeczami. Bo, no bo jest tego, to nie tylko u nas, bo jest wszędzie. W całej gminie taki dylemat jest. Jeżeli to są drogi różnych właścicieli. Dałoby się. I jeszcze prywatnych do tego. Tak? Nie, ja mówię, wszystko się da zrobić, natomiast to wymaga porozumienia. No, zarządza mieniem ten, kto jest jego dysponentem. Czyli jeżeli droga jest powiatowa, no to jest to zadanie powiatu. Jeżeli droga jest województwa, zadanie województwa. Więc można takie rzeczy zrobić, natomiast wymagałoby to zawierania stosownych porozumień. Nie, no to ja myślę jeszcze o jednej rzeczy, może paru. Ja rozumiem, o co chodzi. Ja zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy nie są świadomi, żyją w gminie i jakby oczekują, że gmina tymi sprawami będzie się zajmować i jest to naturalne. Mieszkaniec nie rozróżnia tak naprawdę, kto jest właścicielem danego obiektu, drogi i nie musi mieć tej wiedzy, więc zgłasza w pierwszej kolejności do gminy, bo jest mieszkańcem gminy. I wszelkie typu sprawy, interwencje, które do nas docierają, naszym zadaniem jest wspomagać mieszkańców tym, żeby jakby interweniować, czy to w województwie, czy w gminie, na tematy zgłoszone do nas. I tak będziemy robić. No. Natomiast czasami bywa, że mieszkańcy wiedzą i sami jakby zgłaszają to do odpowiednich organów, nawet bez naszej wiedzy. Tutaj te sytuacje są naprawdę bardzo, bardzo różne, ale wszystkie, które docierają do gminy, będziemy dalej procedować, będziemy interweniować u właściwych zarządców. To nie wiem, czy o to chodziło panu radnemu? No mniej więcej, myślę, no po prostu, tak. Jak to mówią, że zgłaszają przeważnie do mnie. No ja to myślę, no, gdzie szukać? No, czy to dzwonić do powiatu, czy do województwa, czy to zgłosić w gminie, czy to po prostu zgłaszać w gminie takie rzeczy. No myślę, że to jest najprostsze i wtedy odpowiedni pracownik wie, do kogo uderzać tak naprawdę w powiecie, żeby już nie tworzyć jakiejś ścieżki długiej i czekać na... Łatwiej jest odpowiedniemu pracownikowi od nas kontaktować się z odpowiednim pracownikiem w urzędzie w powiecie i tą sprawę zgłosić. I myślę, że to jest zasadne i tak ma być. Dziękuję. Pani radna, dziękuję bardzo. Tak nawiązanie do tego, panie wójcie, tam mieszkaniec kiedyś rozmawiał z panem wójtem na jakimś tam spotkaniu, chodzi o tego pana z Trzesin. I rzeczywiście tak jak tutaj pan to przedstawia, procedura, czy działania poszły w ten sposób. Pan, który odebrał telefon w starostwie, oczywiście jak najbardziej zajmiemy się. Do tej pory chodnik ruszony nie jest. Ale mówi pani o tej sprawie. O tym chodniku, ja pokazywałam zdjęcia to w czerwcu, żeśmy rozmawiali, a wcześniej gdzieś spotkał się z panem mieszkaniec Trzesini i rozmawiał tam pan Piotr taki. Ja pokażę może zdjęcia później. Ja rozmawiałam, dzwoniłam tutaj do pracowników. Zarastający chodnik na drodze powiatowej. Tak.
Proszę Państwa, trzeba rozróżnić jakby też dwie kwestie. Sprawę zgłoszenia i potem braku reakcji, to też my nie jesteśmy organem, który jest w stanie wymusić na powiecie określone działania. Ja rozumiem. Bo, tak powiem, oni też mają swój zasób ludzi, środków i, tak powiem, o tym decydują. My możemy, tak powiem, we własnych drogach, na własnych drogach odpowiadać za naszą tutaj nasze gospodarowanie i załatwianie tych spraw. Natomiast sprawa zgłoszenia to tak, ewentualnie jeśli nie ma reakcji, my ponownie możemy się o to ubiegać, ale nie jesteśmy w stanie wymusić na ja rozumiem, to ja tutaj nie mówię działania. Z pretensjami, tylko skoro pan ruszył, więc podaję to, rozmawialiśmy w czerwcu, pan przesłał zdjęcia, ja pokazywałam wtedy, chyba mieliśmy sesję, po sesji pokazywałam zdjęcia panu wójtowi. I informacje dostałam taką, gdzie są chodniki przy posesjach, to sobie tam właściciele to czyszczą, prawda? Natomiast, no ale akurat tam jest tak, natomiast tam nie ma zabudowań, więc no ktoś powie, no po co ja tam będę czyścić, mimo że to jest moja działka, skoro tam nie mieszkam, komu potrzebny jest chodnik, niech sobie to robi. No i pan obiecał, z którym rozmawiałam w starostwie, że będzie to zrobione, no zrobione nie jest, bo już pan zgłaszał ponownie, że jest taka sytuacja. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze do statutu oczywiście? Tak, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja tutaj wrócę do tego czwartego punktu i piątego w paragrafie czwartym odnośnie utrzymania historii i zakładanie utrzymania zieleni, czyli rozumiem, że tutaj zakład będzie jakby zwiększał swój zakład zakres działalności. Bo mieliśmy wcześniej już jakieś sygnały, plany o zakupie sprzętu, czy to już jest w trakcie realizacji te zakupy, czy miał być tam ciągnik do odśnieżania, koparka. Te punkty w zasadzie się nie zmieniły w stosunku do poprzedniego statutu. Tak naprawdę jak Państwo, a propos tego, co mówił Pan Radny Gamracy, porównalibyście sobie z poprzednim statutem, to de facto te punkty nie uległy zmianie. W istocie aktualizacja tego statutu, czy też jego nowe brzmienie sprowadziło się do tych punktów, które dotyczą lokalizacji, struktury organizacyjnej, natomiast sam zakres działania jest tożsamy jakby poprzednio. Jeśli chodzi o to, czy jakieś zakupy były, nie było jeszcze. Jeżeli będą takie możliwości i jakby będzie ułożona praca zakładu w tym zakresie, a będą takie potrzeby, no to pewnie wtedy będzie moment, żeby o tym rozmawiać. O zakupach sprzętu. No, potrzeby na pewno by były, tylko możliwości finansowe tutaj. Z Polskiego Ładu trwa w tej chwili, jesteśmy na etapie chyba przygotowania przetargu pod ten sprzęt, bo decyzja jest pozytywna dotycząca promesy, chyba, o ile się nie mylę. Więc będziemy przygotować się do przetargu, do zakupu tego sprzętu, który był w ramach Polskiego Ładu tam zabezpieczony, znaczy mówię o wniosku i będziemy to procedować. Jeśli przyjdzie sprzęt, to będziemy mieć teoretycznie możliwości większe, jeśli chodzi o zakres prac. Oczywiście też musimy mieć świadomość, że ktoś ten sprzęt musi obsłużyć. Pytanie, czy zrobimy to pracownikami, którzy obecnie funkcjonują w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, czy będzie konieczność dotrudnienia jakichś osób, które będą ten sprzęt używały. Co do zakresu działań, tak jak powiedział pan sekretarz, one się nie zmieniły, więc teoretycznie w przeszłości również zakład mógł realizować tego typu działania, ale ich nie robił ze względu po prostu na to, że nie był w stanie ich realizować. Ani ze względu, przede wszystkim ze względu na brak środków, brak ludzi i brak finansów. Jeśli będziemy mieć sprzęt, którym jesteśmy pewne działania, może nie wszystkie, ale będziemy w stanie zrealizować, to przeoszczędzimy być może na kosztach usług zewnętrznych i własnymi środkami, dostępnym sprzętem, część tych rzeczy, tych prac będziemy w stanie zrealizować, mając zaplecze sprzętowe i kadrowe. Więc będziemy się mieścić w tych punktach, które są, czyli utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni. I taki jest jakby wizja, żeby ten zakład funkcjonował również
i realizował te prace, które obecnie zlecamy na zewnątrz. Pamiętać należy, tak? Jeśli mogę, bo drodzy Państwo, w 7 punkcie mamy inne zadania zlecone przez wójta gminy Miele, czyli ten katalog jest tak jakby otwarty. Co tak. Wójt będzie uznawał, będzie wiedział, że można przekazać, przepraszam. Tak. To jest jeszcze ten taki wentyl bezpieczeństwa, czyli jeśli będą inne zadania, które będziemy w stanie zrealizować jako gminy Zakład Gospodarki Komunalnej i będzie do tego gotowy, to takie zadania możemy powierzyć. Na tą chwilę czekamy na sprzęt, który możemy użyć do tych prac związanych chociażby z utrzymaniem zieleni, bo tam było ciągnik, wykaszarki, więc część albo całość dróg już gminnych będziemy w stanie już mogli sami wykaszać. Jest tam koparka zaplanowana, więc być może część rzeczy, które związane są, nie wiem, z przełączami, będziemy mogli realizować czy jakimiś awariami, czyli bez już wynajmowania jakichś zewnętrznych urządzeń. To będziemy, tak powiem, w przyszłym roku próbować już wdrażać tego typu realizację tych prac. Stopniowo, w miarę dostępności sprzętu i ludzi. Taki jest zamysł. A być może będzie się ten katalog rozszerzał, jeśli będzie to sprawnie funkcjonowało i koszty będą niższe, związane z tymi własnymi pracami, no to byłoby zasadne, żeby ten zakład się rozwijał w tym kierunku, oszczędzając na usługach zewnętrznych. Tak myślę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik jest, może przewodniczący pan poczeka, bo ja zadałam takie pytania dotyczące mienia i dotacji przedmiotowej i celowej, czy to mieści się w statucie, czy nie. Znaczy tak, nie wiem, czy się wszczelę w temat, jak państwo tutaj prowadzili tą rozmowę, ale generalnie, jeśli nawet tutaj uchwała zawiera taki zapis, że wójt może zlecić inne zadania, to zawsze trzeba pamiętać, że ten zakres wykonywanych przez samorządowy zakład budżetowy zadań nie może wykraczać po to, co stanowią przepisy szczególne, czyli każda osoba, ustawa oddzielnie, która jest wskazana z ustawy, ona określa, jaki rodzaj dokładnie zadań może być realizowany przez gminny zakład budżetowy. Inne zadania nie mogą być zlecone niż te określone w tych przepisach materialnych. Z kolei samorządowy zakład generalnie utrzymuje się, wykonuje swoją działalność, pokrywając swoje koszty z przychodów, które wynikają z realizowanych zadań. Ponadto samorządowy zakład może utrzymywać z budżetu dotację przedmiotową, oczywiście ze wskazaniem do jakiego typu działalności określona jednostka, tak jak mamy dofinansowanie do ceny wody czy ceny ścieków, to do metra sześciennego, to jest dotacja przedmiotowa, dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w artykule 5, czyli środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i może zakład dostawać dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. I oczywiście suma tych wszystkich dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności z wyłączeniem oczywiście tych dotacji celowych na zadania bieżące, które są finansowane ze środków unijnych. Taka jest zasada z ustawy o finansach publicznych dofinansowywania działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, znaczy Gminnego Zakładu Budżetowego. Dziękuję bardzo. Reasumując, to znaczy, że nie musi być to zapisane, te dotacje, bo zgodne są z ustawą o finansach. Dotacja, że będziemy, na przykład gmina będzie dawać zakładowi jakieś tak dotacje, bo właściwie to zwróciłam na uwagę, chyba że Rada Gminy postanowi w przypadku nadwyżki, nie? Więc sobie pomyślałam, że może i dotacje byłyby dobre zapisanie w tym statucie, że gmina, jak rada gminy, to również może i gmina będzie udzielać dotacji. Ja nie wiem, mogę się mylić, to ja tylko po prostu takie mi przychodzą jakieś refleksje, ale to nie wiem, mamy to wyjaśnić. Jeśli chodzi o gminę, tak, jednostki budżetowe typu szkoły, one nie otrzymują dotacji, one otrzymują środki na zadania i one osiągnięte dochody oddają nam do budżetu.
czyli jednostki oświata i GOPS nie mają swoich dochodów, nie mają też dotacji. One dostają środki na wydatki. Z kolei zakład budżetowy, tak jak mówiłam, osiąga przychody, ponosi koszty. Jeśli w wyniku swojej działalności osiągnie nadwyżkę budżetową, w świetle ustawy, i to właśnie po to jest zapisane w statucie, jest zobowiązana do przekazania na budżet gminy, dlatego że to nie jest podmiot, który prowadzi działalność zarobkową, więc każde przychody osiągnięte ponad poniesione koszty jest zobowiązany odprowadzić do budżetu, chyba że Rada Gminy podejmie w tym temacie stosowną uchwałę, że jakby rezygnuje, zwalnia gminny zakład, znaczy zakład budżetowy z przekazywania tej nadwyżki do budżetu. A sprawa dotacji to jest sprawa odrębna, która wynika wprost. Ona tak jakby nie jest regulowana na poziomie statutu, bo to nie wynika z tego, co my chcemy, żeby ten, to nie ten przepis reguluje. Ustawa o finansach mówi, że gmina może udzielić. I to wynika wprost z ustawy i to już nie jest obowiązku, nie ma obowiązku regulowania w statucie. Gmina chce, może daje dotacje i tu mamy tryb rozliczania się wzajemnie, ale to nie jest zapisane w ustawie. Aha, w statucie. Tylko tak. To w zależności tak. Od ustawy i tego i zapotrzebowania podejrzewam. Nie? No bo nadwyżka, ona wynika z działalności zakładu, a dotacji to jest całkiem inna sfera i nie musi być zapisana w statucie. Nie, nawet nie może być zapisana. Nawet nie może być. Dobrze. Fajnie, dziękuję uprzejmie. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytanie? Zamykamy. Znaczy, mam takie pytanie może, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, za tamten rok dotacje udzielona przez gminę, gminnemu zakładowi 1 800 000. Dobrze pamiętam? Znaczy, była dotacja około 900 coś tam tysięcy do przedmiotowa, do ścieków i do wody. Nie pamiętam stawek, musiałabym zobaczyć do uchwały, ale oprócz tego zapłaciliśmy za gminny zakład gospodarki komunalnej faktury, które były już faktorami wymagane. No i potem, ponieważ sytuacja gminnego zakładu była po prostu nie pozwalała na to, żeby oni nam zwrócili te pieniądze, więc zostały umorzone te pieniądze. Ale w tym roku jeszcze też dokonaliśmy zapłaty, czekamy, bo sobie na razie gminny zakład przedłużył, bo są wyższe stawki, więc jest prawdopodobieństwo, że mogą nam zwrócić do budżetu, ale po prostu na ten moment jeszcze ten termin nie jest wymagany, więc tutaj czekamy, jak tutaj sytuacja finansowa zakładu się wyklaruje. Na razie kierownikowi tego pytania nie zadam, dam mu czas. Dziękuję za to. No, ja myślę, że będzie dobrze i gminny zakład nam odda. Nie, dlatego jest nowym kierownikiem, więc tam czas na pewno do końca roku, że... Ale to pytanie padnie w końcu roku. Czyli życzymy panu, żeby się wdrożył w działania. Dziękuję was. Czy nie ma już więcej pytań? Dziękuję bardzo, dziękuję panu kierownikowi, dziękuję pani skarbnik. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj się spotkamy. Tak, nadzieja jest zapisana. Dziękuję. Przechodzimy teraz do punktu trzeciego. Przepraszam bardzo. To Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych opiniuje projekt uchwały. Projektu uchwały jeszcze nie zaopiniowała. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma, nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 7 osób, 7 głosowało za. Komisja przyjęła projekt pozytywny. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Kto z Państwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały? Proszę podnieść rękę. 6 osób. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli przechodzimy do punktu trzeciego. Dziękuję. W sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Mielec a gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego gminy Mielec
dowóz zamieszkałych w gminie Mielec uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia. Oddaję głos panu kierownikowi. Dzień dobry. Szanowni Państwo, wpłynęło podanie od rodziców o zapewnienie dowozu dla uczniów posiadających orzeczenie. Ponieważ firma, która realizuje dowóz do Orewu, do Pnia, dowozi jednocześnie z Radomyśla dzieci, czyli do Królowej Jadwigi, może źle. Generalnie to jest tak, że gmina Radomyśl Wielki realizuje też dowóz dzieci niepełnosprawnych i w porozumieniu jest zawarte, że jednocześnie będą dowozić nasze dzieci, ponieważ oni swoje dzieci dowożą na Królowej Jadwigi, wysadzają je w drodze powrotnej, zabierają nasze dzieci, zawożą do środka w Pniu. Później jadąc po swoje dzieci, biorą nasze dzieci do środka w Pniu, zawożą do domu i jadą po swoje dzieci. I jest to dla nas korzystne. Rodzice nie wyrazili chęci realizacji dowozu sami, dlatego podjęliśmy, właśnie Państwo podejmą decyzję odnośnie porozumienia zwrotu kosztu dowozu za dzieci niepełnosprawne. Ale takie uchwały już były, także to nie jest pierwszy raz. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie ma. Dziękuję, nie widzę. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Proszę Komisję Oświaty i Kultury i Spraw Społecznych o opinię w sprawie projektu uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 7 osób komisja zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję Pani Basiu. Dziękuję. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Kto z Państwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały, proszę podnieść rękę. 6 osób. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał, nie widzę. Czyli 6 osób jest za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Mielec. Proszę panią skarbnik o przedstawienie tej uchwały. Projekt tej uchwały. Proszę Państwa, w tym przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej w paragrafie 1 zawarliśmy zmiany dotyczące zmniejszenia strony dochodowej budżetu oraz zwiększenia strony wydatkowej budżetu, która miała miejsce między ostatnimi sesjami. I tak, jeśli chodzi o plan dochodów budżetowych, zwiększenie jest na kwotę 842 053 zł 73 groszy, z czego dochody bieżące to kwota 697 121 zł 81 groszy, a dochody majątkowe to kwota 144 931 zł 92 groszy. Zmniejszyła się strona dochodowa budżetu o kwotę 12 126 zł 45 groszy. W całości to dotyczy dochodów bieżących. Strona wydatkowa budżetu zwiększyła się o kwotę 972 467 zł 73 groszy. W całości to dotyczy wydatków bieżących. Uległy zmniejszeniu wydatki budżetowe o kwotę 142 541 złotych 45 groszy, z czego wydatki bieżące w kwocie 12 126 złotych 45 groszy, a wydatki majątkowe w kwocie 130 415 zł. W tejże uchwale też dokonujemy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć. Uchwały, która została ustalona w grudniu od 1 stycznia tego roku. Nowe zadanie, jest to zadanie inwestycyjne dwuletnie, dotyczy przebudowy drogi gminnej Woleszów-Księżnice.
i w związku z tym dokonuje się zabezpieczenia środków na realizację tego zadania. Łączny koszt, łączne nakłady dla tego zadania to kwota 80 tysięcy, z czego w 2024 zabezpieczamy 1000 zł, a w roku 2025 zabezpieczamy środki w kwocie 79 tysięcy. W związku z przystąpieniem do realizacji ustala się limit wydatków dla tego przedsięwzięcia właśnie w tej kwocie 80 tysięcy i dla roku limit wydatków, dla roku 2024 limit wydatków majątkowych wynosi 1000 zł, a dla roku 2025 limit wydatków majątkowych wynosi 79 tysięcy. Ustala się również limit zobowiązań dla wierzenia wymienionego zadania w kwocie łącznej 80 tysięcy na te dwa lata 2024-2025. W ślad za tym zmienia się brzmienie załącznika numer 2, w którym to przedsięwzięcie zostało wprowadzone. W załączniku numer 1 jest tabela, która zawiera szczegółowo zmiany, które są konsekwencją zmian w budżecie. I tutaj są zaprezentowane według układu, jak przedstawia załącznik numer 1, który jest zresztą określony rozporządzeniem. I też wykaz przedsięwzięć zawiera zadania, które realizujemy na podstawie artykułu 226 ustawy o finansach, które stanowią przedsięwzięcie, czyli wykraczają poza rok budżetowy. Oczywiście ten załącznik został zmieniony poprzez dodanie tego nowego zadania. I w załączniku numer 3 mają Państwo objaśnienia do danych zawartych, na podstawie których wprowadziliśmy zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. Jeśli w tym zakresie coś trzeba inaczej powiedzieć, dopowiedzieć. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos, zapytać o coś Panią skarbnik w zakresie wieloletniej prognozy? Nie ma? Ja może jest, tylko, proszę. Ja może jedno zdanie, bo widzę, że tu się zastanawiają. Chodzi o to, żeby wykonać projekt na tego łącznika Goleszów tutaj do kościoła. Po prostu w budżecie na obecny rok była zabezpieczona kwota 50 tysięcy. Po przetargu okazało się, że brakuje, pozostaje 50 tysięcy, czyli trzeba było na ten projekt 100 tysięcy. Ale że w budżecie tych pieniędzy no, ciężko było gdzieś po prostu znaleźć te pieniądze i tak dalej, więc decyzja zapadła, żeby po prostu w ten sposób tu jakby ten temat no, trochę jakby przesunąć. I tyle, bo innego wyjścia nie było. Dziękuję bardzo. Tym bardziej, że Szanowni Państwo, jest to, tutaj Pan Przewodniczący mówi, łącznik. My tradycyjnie mówimy ścieżka, bo kiedyś tam to była ścieżka, zanim powstało osiedle. Osiedle miało obiecane, że kiedy zostanie zrealizowany projekt kanalizacji, to będzie zrobiona droga, ta właśnie między tymi domami. Okazało się, że minęło już chyba ze 3 lata od tej kanalizacji i droga nie została zrobiona i mieszkańcy są zalewani i ta droga ma pełno dziur, no bo wiadomo jak zrobiona została kanalizacja i tak została pozostawiona, a dom jest przy domu, łączy się z Koleszowem i z jednej strony są domy i z drugiej. Jest to sprawa, wydaje mi się, po tych latach, kiedy nie zrealizowano, bardzo pilna w tej chwili. Bo szkoda mieszkańców zostawiać dzieci do szkoły. Jak jest woda, no to nawet teraz nie było przecież takich deszczy, woda tam stała, porobiono zdjęcia, same kałuże na drodze. Droga nie jest duża, bo nie wiem ile tam jest metrów. 300 metrów w całości. Także no, słuchajcie Państwo, jest to ważne, jak już Pan Przewodniczący zaczął. Proszę bardzo. Pan Piotr. Panie Przewodniczący, no, znamy ten teren. Wiemy, że jeżeli jest zgoda mieszkańców, to ta droga jest zasadna i na pewno bardzo potrzebna dla mieszkańców. Szczególnie dla dzieci, tak jak tutaj Pan Radny mówi, że w drodze do szkoły z Goleszowa, to ten teren jest to zasadne. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Proszę o opinię Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych. O opinię. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję Państwu bardzo. 7 osób pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. Panie Jarku. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego. Kto z Państwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały, proszę podnieść rękę. 6 osób. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 6 osób pozytywnie zaopiniowało. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu. Proszę Państwa, w uchwale dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększa się dochody budżetu o kwotę 412 314,42 zł, z czego dochody bieżące to 267 382,50 zł. Dochody majątkowe to kwota 144 931,92 zł. Źródłem dochodów są w zakresie działu administracji publicznej pozostała działalność, wpływy z tytułu kary i odszkodowań wynikające z umów. Tutaj pozyskaliśmy środki od ubezpieczyciela w wyniku zgłoszonych szkód, tak ogólnie powiem, i otrzymaliśmy od ubezpieczyciela kwotę 13 900 zł. I te, akurat nie tą kwotę w całości przeznaczymy na zadania w zakresie transportu i łączności drogi publicznej gminy, bo głównie to dotyczyło uszkodzonych przystanków. Jeśli chodzi o dział różne rozliczenia, rozdział różne rozliczenia finansowe, tu zwiększenie strony dochodowej budżetu jest o kwotę 173 447 złotych 42 groszy, z czego dochody bieżące to 28 515 złotych 50 groszy, dochody majątkowe to 144 931 złotych 92 groszy. Są to środki, które otrzymaliśmy w wyniku refundacji poniesionych w roku 2023 wydatków na realizację zadań w ramach funduszu, realizowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego. Z kolei w dziale oświata i wychowanie zwiększenie strony dochodowej jest na kwotę 224 967 zł. W rozdziale szkoły podstawowe zwiększenie też jest z tytułu otrzymania odszkodowań od ubezpieczyciela na kwotę 967 zł. To dotyczy szkody w jednej ze szkół. Z kolei w rozdziale przedszkola zwiększamy plan dochodów z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy. I tutaj po przeliczeniu liczby tych dzieci we wrześniu taka kwota ponad plan powinna być zrealizowana do końca roku jeszcze. Jeśli chodzi o stronę wydatkową, zwiększamy plan o 412 314,42 zł. W całości to dotyczy wydatków bieżących i tak w dziale transportu i łączność drogi publiczne gminne zwiększamy stronę wydatkową o 13 900. Tutaj na ten zakup usług remontowych związanych właśnie z naprawą tych uszkodzonej infrastruktury przydrogowej. Jeśli chodzi o dział oświata i wychowanie, ogólnie zwiększamy stronę wydatkową na kwotę 398 414,42 zł, z czego w rozdziale szkoły podstawowe na kwotę 298 414,42 zł. Dotyczy to dotacji, zabezpieczenia środków na paragrafie dotacyjnym, dotacji, którą przekazujemy do placówki niepublicznej, która realizuje zadania oświatowe w kwocie 297 447,42 zł oraz zabezpieczamy środki dla szkoły, która zgłosiła do ubezpieczyciela szkody na kwotę 967 zł. Z kolei w rozdziale przedszkola zwiększamy środki na paragrafie dotacyjnym i też ta dotacja dotyczy przekazania środków dotacyjnych dla placówki niepublicznej w wysokości 100 tysięcy złotych. Kolejne zmiany to są zmiany, które wynikają z przemieszczenia w ramach istniejącego budżetu środków między działami albo w danym dziale
I tak w zakresie działu transport i łączność, rozdziału lokalny transport zbiorowy, zwiększamy plan o 12 tysięcy. W całości to dotyczy zwiększenia środków na dotacji celowej, którą gmina przekaże gminie miejskiej Mielec z tytułu zabezpieczenia realizacji zadania dotyczącego transportu zbiorowego dla naszych mieszkańców, świadczonego przez MKS. Z kolei w rozdziale drogi publiczne gminne, ponieważ wprowadziliśmy do wieloletniej prognozy finansowej to zadanie przebudowa drogi gminnej Goleszów-Książnicy Graniczna i tam po zmniejszeniu został plan w wysokości 2,5 tysiąca, ponieważ z zabezpieczenia limitów wydatków na ten rok przewidujemy 1000 zł, więc te 1500 zmniejszyliśmy, żeby to było zgodne. Z kolei w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zwiększenia i zmniejszenia o tą samą kwotę. W rozdziale ochotnicza straż pożarna 35 tysięcy. Tutaj ta zmiana ma spowodować zabezpieczenie środków stanowiących wkład do zakupu pomp dla przeciwpowodziowych akcji. Tego mi brakowało dla jednostki, która złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei w dziale obsługa długu publicznego, w rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytu, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego, kredyty i pożyczki. Na paragrafie odsetkowym tą kwotę, którą tutaj w ramach tych zmian zagospodarowaliśmy, dokładamy do tego planu, dlatego że do końca roku jeszcze tutaj będziemy musieli, żeby na ostatnią ratę kredytu zapewnić środki na spłatę odsetek, to tutaj jest potrzebne znalezienie kolejnych pieniędzy. Na ten moment byliśmy tylko w stanie taką kwotę wygospodarować. Z kolei w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale łącznie zwiększamy plan o 140 348 zł, z czego w rozdziale szkoły podstawowe zwiększamy plan wydatków o 63 048 zł i tutaj do tego paragrafu zabezpieczającego dotacje dla tej placówki niepublicznej dokładamy 34 600. Zabezpieczamy środki na paragrafie zakup materiału wyposażenia w kwocie 3448 z rozdziału pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność. Przenosimy te pieniądze celem zakupu, pomocy dla szkoły, zakupu schodołazu dla dziecka w ramach tej dostępności, ale ponieważ szkoła już będzie to zadanie z własnych środków dofinansowywać i kupi te środki bezpośrednio ze swojego budżetu, stąd to przemieszczenie jest. Z kolei też w rozdziale szkoły podstawowe na zadaniu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Woli Mieleckiej w części na wydatki niestanowiące wkładu własnego do Polskiego Ładu zwiększamy plan o kwotę 25 tysięcy celem zabezpieczenia środków na dokończenie tego zadania. Z kolei w rozdziale przedszkola na paragrafie też dotacyjnym na przekazanie dotacji dla tej placówki niepublicznej zabezpieczamy, dokładamy do tej już wcześniejszej zmiany kwotę 77 tysięcy 300. I tutaj już wcześniej wspomniałam właśnie, że z tej pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszamy plan o 3448, które przenieśliśmy na zakup tego schodołazu. Z kolei w dziale rodzina, w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszamy plan o 36 tysięcy na zadaniu budowa żłobka w ramach programu Maluch i przenosimy na inne zadania, ponieważ już jesteśmy po wyłonieniu i podpisaniu umowy na wykonanie projektu na to zadanie i te pozostałe środki przemieszczamy do tych miejsc, gdzie tam nam akurat w tej chwili są konieczne środki wyższe. Z kolei w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszamy plan o 12 tysięcy, to było do MTS-u dołożone. Z kolei w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdział, zmniejszamy plan o 150 tysięcy na zadaniu, które zabezpieczały środki na kompleksową przebudowę i częściową rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec. Zadanie realizowane w ramach strategii ZIT dla obszaru MOW Mielec w ramach Funduszu Europejskiego. I tutaj na ten moment te środki nie zostaną w tym roku uruchomione, stąd przemieszczamy te środki na inne zadania. Ponieważ zmieniło się rozporządzenie w zakresie klasyfikacji budżetowej i paragraf, który określa wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programy Inwestycji Strategicznych, i tutaj zmienia się treść tego, zmienia się brzmienie tej treści nazwy określającej ten paragraf, to tutaj dokonujemy zmniejszeń i zwiększeń, zmniejszamy na dotychczasowym brzmieniu, a zwiększamy na nowym brzmieniu. Tutaj w tym zakresie strona zwiększeń, zmniejszeń jest równa, więc tutaj jako nie dochodzi do żadnych zmian istotnych, tylko tutaj jest wypełnienie obowiązku wynikającego z rozporządzenia, że po okresie 3 miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia jesteśmy zobowiązani dostosować istniejącą klasyfikację w budżecie do zmian określonych w tym rozporządzeniu. Z kolei w paragrafie 5 Sołectwo Złotniki tutaj przedłożyło dokumentację, że podjęło zmiany w zakresie realizowanych, znaczy ustalonych pierwotnie zadań, które są realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024, i tutaj zostały oszczędności na niektórych zadaniach, i tutaj te środki są poprzemieszczane na nowe zadanie, zakup wyposażenia obiektu komunalnego, jak to jest Łotniczanka. I tak, w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, w rozdziale Ochotnicze Straży Pożarne, zmniejszenie w kwocie 800 tysięcy jest na wydatkach inwestycyjnych, na zadanie wykonanie monitoringu budynku komunalnego SP Złotniki. Z kolei w dziale Kultura Fizyczna, w rozdziale Pozostała Działalność, mamy tutaj dwie zmiany w zakresie paragrafu 4, zakup materiału i wyposażenia. Na zadaniu zakup wyposażenia do altany rekreacyjnej zlokalizowanej na obiecie komunalnym LKS Złotniki zmniejszamy powstałe oszczędności, zmniejszamy tutaj plan na tym zadaniu o 1676,60 zł i zwiększamy, właściwie wprowadzamy nowe zadanie, zakup wyposażenia obiektu komunalnego LKS Złotniki, i tutaj zwiększenie jest na kwotę, znaczy ustalony jest nowy plan 4591,60 zł. I kolejna zmiana dotyczy paragrafu inwestycyjnego, zakupowego. Zmniejszenie jest na kwotę 2115 zł na zadaniu zakup wyposażenia budynku komunalnego LKS Złotniczanka w Złotnikach w sprzęt nagłaśniający. Jeśli są pytania, to proszę. Czy są pytania do pani skarbnik? Proszę bardzo. To po drugie, zmniejszamy te środki na żłobek i na SOFIS, na ten remont. Jak sytuacja wygląda z budową żłobka i ewentualnie remontem tego budynku samorządowego ośrodka kultury i sportu? Jeśli chodzi o żłobek, trwają prace projektowe. Dostaliśmy dwie koncepcje projektu. Chciałbym z Państwem zrobić spotkanie, może po sesji, i przedstawić, jak wygląda, jak wyglądają te koncepcje, żebyście też mieli jakby obraz tego, jak wygląda projekt jeden i drugi, i o tym mogli tam spokojnie sobie tam porozmawiać. To taka jest moja propozycja. Jeśli chodzi o miejski obszar funkcjonalny i projekt i strategię związaną z tym obszarem, z MOP-em. W tym roku na pewno nie zdążymy zrobić prac projektowych.
rozpoczęliśmy poszukiwanie projektantów, którzy są w stanie przygotować koncepcję przebudowy czy remontów w poszczególnych obiektach. Jeśli uda nam się znaleźć kogoś, kto w tym roku jeszcze jest w stanie nam takie koncepcje zrealizować, to część środków jest tutaj na to przeznaczona. Resztę jest przesunięta na następny rok, żeby już po prostu robić prace projektowe. Stąd to przesunięcie. Także będziemy się spotykać i w Chorzelowie, i w Olineckiej, tam zgodnie z tym, co było planowane, i rozmawiać z panem dyrektorem CEPiS-u, w jakim zakresie jego pomysły rozbudowy, przebudowy miały wyjść i czy projektanci zgodnie z prawem budowlanym, czy są w stanie to zrealizować, żeby po prostu przystąpić później do prac projektowych. Tak, tak jest jakby zadanie tutaj na najbliższy okres wygodny, żeby po prostu szybko te prace rozpocząć. Czyli rozumiem, że nie ma jakby wykonawcy tego projektu, tak? Nie, wykonawców nie ma jeszcze, bo musimy najpierw wiedzieć, co my chcemy tak naprawdę zrobić. No tak. Czyli jakąś koncepcję mieć i dopiero czy te koncepcje będą mogły być później zrobione według pomysłów i naszej propozycji, to już później musi projektant określić, tak, czy jest to możliwe do wykonania i już rozpocząć prace projektowe. Myślę, że to będzie podzielone na dwa zadania, czyli teraz koncepcja, a później będzie przetarg prawdopodobnie, bo to będzie zakres pewnie przewyższający tą kwotę 130 tysięcy, więc będziemy musieli wyłonić projektanta obu tych budynków, przebudowy, rozbudowy, remontu. Czyli to przedział czasowy, to przyszły rok pewno, czy? Tak, my musimy tak naprawdę w pierwszym półroczu, tak powiem, najlepiej, żeby zamknąć prace projektowe, bo czas jest taki, że jeśli były jakieś korekty dotyczące samej strategii, to musimy to uzgadniać również w ramach MOP-u. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. I teraz, Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania i zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 7 osób zaopiniowało projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Jeśli na Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego kto z Państwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały, proszę podnieść rękę. 6 osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 6 osób. Dziękuję bardzo. Teraz oddaję głos panu przewodniczącemu. Szanowni Państwo, do Biura Rady wpłynęło kilka pism. Pierwsze to jest dnia 5 sierpnia 2024 roku do pana wójta również i przeczytam wam w tej chwili. W imieniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dzwoli Mieleckiej zwracam się do pana wójta z uprzejmą prośbą o złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach naboru wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie polegające na zakupie środków trwałych do realizacji w 2024 roku na zakup kłada z przyczepą dla jednostki OSP Wola Milecka. Swoją prośbę motywuję faktem, iż główny teren działania OSP Wola Milecka to teren zalewowy. Ponadto wspomniany pojazd świetnie sprawdziłby się w akcjach prowadzonych w trudno dostępnych dla innych pojazdów terenie, to jest lasach, pola, ścierniska i tym podobne, jak również przy poszukiwaniu osób zaginionych. Pragnę zaznaczyć, że mamy zadeklarowane wsparcie finansowe na wkład własny do realizacji projektu od prywatnego sponsora, przez co gmina Mielec nie poniosłaby żadnych kosztów. Chciałbym dodać, że termin składania wniosków upływa 30 sierpnia bieżącego roku. Raz jeszcze proszę pana wójta o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Z poważaniem wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej Woli Mieleckiej. To jest jedno pismo. Drugie tu jest petycja
mieszkańców sołectwa Chrząstów. Wprawdzie ta petycja została złożona do starostwa powiatu mieleckiego, do przewodniczącego rady, ale chciałbym Państwa poinformować, że sołectwo Chrząstów jakby złożyło tą petycję i przeczytam jej treść. Petycja w sprawie budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Chrząstowie. Szanowni Państwo, uprzejmie zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej miejscowości Chrząstów. Dotyczy części drogi powiatowej od szkoły podstawowej w Chrząstowie w kierunku miejscowości Brzyście. Brak chodnika na tym odcinku stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Chrząstowie. Codziennie wielu rodziców z dziećmi zmuszonych jest poruszać się wzdłuż bardzo ruchliwej drogi, która posiada w okolicach szkoły niezabezpieczony zakręt oraz odcinki, na których pojazdy często przekraczają dozwoloną prędkość. Taki stan rzeczy znacząco zwiększa ryzyko wypadków. Budowa chodnika nie tylko poprawi bezpieczeństwo pieszych, ale również przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców Chrząstowa, umożliwiając bezpieczne i wygodne poruszanie się. Dzieci będą mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły, co jest priorytetem dla naszej społeczności. Wierzymy, że starostwo powiatowe dostrzeże się w tej sprawie i podejmie stosowne kroki w celu realizacji tego ważnego dla mieszkańców projektu. Petycja jest składana w interesie publicznym. Osoby składające petycję w imieniu mieszkańców. Bartłomiej Duszkiewicz, radny gminy Mielec. Adres do korespondencji. Także to taki pismo wpłynęło. Jest jeszcze, Szanowni Państwo, dla tych radnych, którzy byli w tamtej kadencji, jest pismo od mieszkańców Rydzowa, jeżeli chodzi o petycję o rozpatrzenie i załatwienie przyjęcia jakby drogi, która była przedmiotem sprawy już wielu petycji. Te petycje, nie wiem, ilości już chyba trzech i trzecia albo czwarta. Ci, co byli w poprzedniej kadencji w Komisji Skarg, Wniosków, Petycji, pamiętają, że pozytywnie zaopiniowaliśmy w tej sprawie, jeżeli chodzi o załatwienie tej sprawy. Natomiast tam jest problem inny. Także my jako Rada tu ze swojej strony jakby tutaj nic się nie zmienia i jakby zakres tej petycji też się nie zmienia, nic nowego się nie pojawiło. Nasz stosunek do tego jest też taki sam, więc jako tako nie są te petycje już procedowane, jest opisywane po prostu każdorazowo. Jeżeli chcecie, to wam to odczytam. To znaczy, proszę przybliżyć, gdzie ta druga jest. Dobrze, ja może odczytam wam tutaj pismo, które składają mieszkańcy i wtedy będziecie mieć wiedzę w tym. Zawiadomienie o pozostaniu petycji bez rozpatrzenia, sposób załatwienia sprawy. To nie. Petycja. My, mieszkańcy Rydzowa, zwracamy się po raz kolejny do gminy Mielec o przyjęcie w posiadanie przez gminę drogi w Rydzowie na działkach 128/6, 1076, 1089, 1117. To droga biegnąca od granicy lasu do tak zwanego Nowego Rydzowa. Droga jest bardzo ważna dla mieszkańców Nowego Rydzowa oraz właścicieli pól. Jest ona dla nich jedynym możliwym dojazdem. Droga wykonała nadleśnictwo Tuszyma w porozumieniu z gminą Mielec w 2014 roku w ramach dotacji unijnej, która mogła pozyskać nadleśnictwo. Obecnie po 3 latach gwarancji stan drogi pogarsza się. Upłynął już okres trwałości projektu niezbędny do realizacji dotacji przez nadleśnictwo. Gmina powinna tą drogę przejąć, kierując się interesem mieszkańców i zarazem użytkowników drogi. Pozwoli to na zainteresowanie budownictwem w tym terenie mieszkaniowym i rekreacyjnym, a przede wszystkim pomoże mieszkańcom Nowego Rydzowa. Brak dojazdu uniemożliwia uzyskanie w gminie warunku zabudowy na jakikolwiek budynek. Rozumiemy, że droga wymaga dodatkowych prac geodezyjnych, uzgodnień z lasami państwowymi, niemniej w interesie gminy Mielec jest zarząd tą drogą jako drogę publiczną. No i tutaj odpowiedzi, to co powiedziałem od nas, że po prostu może wam to odczytam. Analizując petycję z dnia 29 lipca 2024 roku, stwierdzono, że nie powołano się na nowe fakty, ani też dowody co do tych zawartych w poprzednich petycjach. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to ponowna petycja w tej samej sprawie, zgodnie z artykułem 12 ust.
1 i 2 ustawy dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji i w tym przypadku podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji. Mając powyższe na uwadze, pozostawiono jak na wstępie. Także tutaj mieszkańcy otrzymują odpowiedź, bo tak powiedziałem, nic w tej sprawie się jakby nie zmieniło. Nie pojawiło nic nowego ze strony mieszkańców. Stan prawny ani faktyczny się nie zmienił. Dlatego tutaj, no, oczywiście radca prawny nad tym się pochylał, więc to nie jest jakieś nasze, widzimy się tutaj. Także tu są te rzeczy wpłynęły do biura rady. Także z tym państwa zapoznałem. Także ja ze swojej strony dziękuję. Może jedynie jednym słowem tu powiem, że jeżeli tutaj była kwestia tej ochotniczej straży, ten kład i tak dalej, widzimy teraz tą powódź i tak naprawdę te kłady jednak kiedyś będziemy musieli pewnie pomyśleć o tych zakupach, bo jednak sprawdzają się. Nawet teraz jest chyba akcja w Głogowie. Okazuje się, że żaden sprzęt nie jest w stanie dowieźć worków, tylko tym kładem właśnie dowożą. Także no, nie jest to jakaś fanaberia. I być może, a jesteśmy gminą naprawdę tutaj, jeżeli chodzi zalewową, także tutaj na pewno ten sprzęt by się kiedyś przydał. No, oby nie. Oby nie, oczywiście, ale lepiej na pewno. Lepiej chuchać na zimne, więc no. Także na pewno, nie wiem, przynajmniej ja widziałbym, żeby czy tą konkretnym, czy innej jednostki, to już mówię, kwestia decyzji, ale ten sprzęt na pewno by się u nas też przydać. Proszę bardzo. Jednym zdaniem, może dłuższym, odniosę się do tego, co tutaj Jurek mówił odnośnie kłada. Może by się przydał, może by się nie przydał. Jak kupimy, gdzieś to trzeba trzymać, trzeba to utrzymywać. Czy jeżeli powódź, oby nie nastąpiła, ale nastąpi za kilka lat, czy po tym kładzie jeszcze będzie czym jeździć, czy on w międzyczasie przetrwa tak dłuższy czas, bo to różnie może wyglądać, to może po prostu służyć też do takich jazd, że w międzyczasie za kilka lat jak coś przyjdzie, to już kłada nie będzie sprawnego. Poza tym też trzeba patrzeć pod uwagę, czy ludzie, którym takie narzędzia damy, są na tyle odpowiedzialni, żeby sobie krzywdy tym nie zrobili, bo trzeba brać pod uwagę, że kład jest jednak pojazdem stwarzającym troszkę zagrożenia, prowadząc kładę. Jak ktoś jeździł kładem, to wie, że to nie jest taka jazda jak nawet samochodem. Jest niebezpieczeństwo i tu trzeba też tych ludzi, którzy będą do tego mieli możliwość tym jeździć, na to zwracać uwagę, żeby to byli ludzie odpowiedzialni. Dziękuję. Znaczy mogę jednym zdaniem. Na pewno tu racja jest po tej stronie, ale myślę, że w jednostkach ochotniczych są kierowcy, którzy mają uprawnienia do kierowania samochodami uprzywilejowanymi. I tam jest odpowiedzialność, wydaje mi się, jeszcze większa, bo jadąc na sygnałach do akcji, no, trochę się naciąga przepisy. Zgodnie z ustawą można po prostu wykorzystywać to, że się jedzie na tych sygnałach i tam odpowiedzialność jest dużo, dużo wyższa, więc wydaje mi się, że ci kierowcy, żeby mi podwierzył te mienie, to są ludzie odpowiedzialni, bo tak naprawdę odpowiada się za siebie, za załogę, którą się jedzie, ale też i za uczestników ruchu, także tutaj wprawdzie ten uprzywilejowanie pozwala na pewne wjazd na skrzyżowanie, na czerwonym świetle i tak dalej, ale z zachowaniem szczególnie ostrożności, więc mówię, tu są ludzie naprawdę sprawdzeni w tym wszystkim i uważam, że tu tylko i tym osobom bym widział powierzenie takiego pojazdu i jego obsługę użytkowania. Dziękuję. Jedno zdanie riposty. Jazda samochodem uprzywilejowanym, oczywiście to się zgodzę, że wymaga, natomiast jazda kładem sprawnie w trudnych warunkach wymaga wprawy. A żeby wprawy nabyć to, tego kłada, to by trzeba było często używać, żeby nabyć wprawy. Bo to jest jazda kładem, jak ktoś jeździł, to jest zupełnie inna bajka. Ale używają to w innych powiatach w Polsce. Do tego trzeba podchodzić dość delikatnie. No, dziękuję bardzo, bo rozmawiamy tutaj, czy ktoś będzie miał tym jeździć, czy nie, ale czy ten wniosek został złożony o ten zakup? Bo z tej petycji wynikało, że mają strażacy swój kład własny, a
a gmina nie ponosi żadnych kosztów, to czy nie należało z tego skorzystać? No tylko wsparcie, tak zrozumiałam też, że tylko wsparcie chyba takie... Nie wiem. Przyzwolenie na zakup, no bo to... Chyba przyzwolenie. Znaczy była przyzwolenie, sytuacja... No bo jeżeli wkład własny mamy, chcemy dotacji, nie, to w ten sposób można by było. Znaczy była możliwość albo zakup układa, albo pompy wysokowydajnej. Przepraszam, ja jeśli mógłbym się odnieść do tego... Znaczy, czekałem na to. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ten program, który pojawił się w miesiącu sierpniu, dotyczył wniosków, które może złożyć gmina na sprzęt związany z ochroną przeciwpowodziową. I tam było w tym wniosku wymienionych bodajże 6 urządzeń, o które można było wnioskować. Łódź, kład, pompa, namiot pneumatyczny, jeszcze chyba jakiś jeden albo dwa. Agregaty promocjowe. Agregat, tak. Więc proszę Państwa, ja zrobiłem jedną rzecz, po prostu powołałem taką komisję, która te sprawy i te wnioski oceniała. W skład tej komisji wchodzili wtedy przy rozpatrywaniu tego wniosku radni z naszej gminy, pan Jurek Krawczyk, pan Lis i pan Bartek Duszkiewicz. Z urzędu gminy był to pan Andrzej Bieniek i pan Cyprian Śliba. Miała być jeszcze jedna osoba z powiatowej straży pożarnej, ale po prostu ze względu na brak czasu i urlop chyba naczelnika wtedy to nie doszło do skutku, żeby wytypować taką osobę. Więc w tym gronie te wnioski, które były złożone, były oceniane. Złożyły 3 jednostki wnioski o sprzęt. Wola Mielecka kład, Pożarów kład i Łódź chyba, tak? Dobrze kojarzę. Przepraszam, Złotniki, pompę, tak? I tak. Jeszcze Krzyżnice, Łódź, ale tak jak oni byli specjalnie przygotowani do tego, prezentując tutaj ten swój wniosek. Mieliśmy tutaj spotkanie, wysłuchaliśmy wszystkich. Komisja zdecydowaną większością głosów powiedziała się, żeby jednak priorytetem dla gminy i dla zapewnienia bezpieczeństwa takiego przeciwpowodziowego, że jednak ta pompa dla Złotnik będzie najbardziej racjonalna w tym wypadku. I no, ja szanując jakby tą opinię większości, taką decyzję podjęliśmy, żeby iść w tym kierunku. Co nie przekreśla na przyszłość również wnioskowania o wkłady i inne sprzęty. Jeśli tam Wola Mielecka deklaruje, że ma wkład własny, to być może w przyszłości również będą mogli z tego skorzystać. Ja chciałbym, żeby te prace takiej komisji w rozszerzonym gronie również odbyły się i w związku z planowanymi tak naprawdę wydatkami jednostek OSP na przyszły rok. Te wnioski składają tutaj do nas, do gminy, żeby po prostu ta komisja również oceniała tego typu zasadność tych wniosków zakupu sprzętu na przyszły rok, uwzględniając tak naprawdę możliwości finansowe gminy. Więc dobrze by było, żeby to po prostu w szerszym gronie było rozpatrywane, żeby nie było potem zastrzeżeń, że któraś z jednostek jest w jakikolwiek sposób preferowana przez wójta. Jest parę osób, które doskonale znają sprawy związane z OSP, bo przecież i tutaj przewodniczący rady pracował w Straży Pożarnej. Bartek Buszkiewicz jest aktualnie strażakiem pełniącym funkcję w Chrząstowie. Myślę, że to jest racjonalne i jakby uzasadnione, żeby w takim kolektywnym gronie te kwestie oceniać. Te deklaracje Woli Mieleckiej padały również, że mają wkład własny. Niemniej jednak jakby co do zasadności i priorytetu komisja uznała, że ta pompa byłaby bardziej po prostu potrzebna na ten moment. Tak jakby podsumowując te nasze rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce? Pierwszy. Nawiązując do tych sprzętów, wnosi pani przewodnicząca strażackich, bo dostałem taki sygnał od człowieka, który się ze strażą no, od dawna zajmuje i dla niego był priorytetem łodzie płaskodenne do zakupu, dlatego że z tego, co mi powiedział, w gminie Mielec nie ma łodzi płaskodennych. Podobno są tylko jakieś pontony, które są przestarzałe. I to jest, no, moje zdanie jest też takie, że to rzeczywiście potrzebne, bo przy naszym terenie płaskim, gdzie woda się rozlewa na potężnym obszarze, te łodzie płaskodenne by zdały egzamin do jakiegoś tam ewakuacji ludności czy czegoś, bo tak to no, po prostu sprzęt, który wojsko przyjeżdża, się nie nadaje, bo już mieliśmy przerwę w 1997 roku, gdzie po prostu no, ten sprzęt ciężki, który pojechał na wodę, to musiał się zawrócić, bo nie wszędzie mu wieć. I taki głos dostałem i taka propozycja jest też, że te łodzie płaskodenne podobno są bardzo potrzebne. Tak, bardzo potrzebne i u nas te zamiary co do łodzi były już po powodzi zaraz. Nawet zrobiły kurs ratowników, parę strażaków, żeby można było korzystać z takiej łodzi, ale minęło już tyle czasu i na razie nie ma takich rzeczy u nas. Nie, tu pretensje są właśnie, że zgodziliśmy się na pompę, która po prostu teoretycznie przy jakiejś powodzi to będzie służyć innym gminom, no bo jednak to jest potężna pompa. Gdzie to nie jest potężna pompa, ale też nie innym gminom, bo nie będzie służyć innym gminom. Jedna z większych, no podobno. Nie, no, ja nie wiem, no, tak nam to tłumaczono tu na komisji. I że zamiast tego mogliśmy przejść do pomp, do łodzi tych płaskodennych. No, ale... no, szanowni Państwo, panie radny, ja wiem, że pewno się pojawiać głosy, inne opinie, natomiast i taki sprzęt, i taki byłby jest zasadny. Natomiast trzeba też powiedzieć, że jeśli ktoś, któraś jednostka rozważa zakup łodzi, to musimy mieć pod uwagę, że musi mieć przyczepkę pod tą łódź i miejsce do przechowywania tej łodzi. To też i warunki, to jest ta kwestia. Zdecydowana większość głosów akurat do tego projektu była za pompą, więc jakby nie będziemy już teraz rozkminiać innych wniosków i opinii. I one oczywiście w jakiś sposób są zasadne, bo czy łódź, czy kład, jak widzimy, że są zasadne, będą kolejne jakieś nabory. Będziemy rozpatrywać tego typu wnioski również pewnie. Dziękuję bardzo jeszcze... Pani. Ja tylko Pani Kliczyczu, o sprzęcie rozmawiamy, coś wiemy na temat samochodu? Nic nie wiemy na temat samochodów. Wiemy, te nabory samochodów są chyba raz w roku prowadzone i jest ogłoszone to, z tego co pamiętam, gmina może podjąć decyzję o dofinansowaniu. Tak było w tym roku, chyba początkiem roku, że była zgoda na dofinansowanie chyba do zakupu, ale jakby żadna jednostka nie znalazła się na liście tych z naszej gminy na liście jednostek, dla których samochód ma być przeznaczony. Także jeśli będzie taka w przyszłości sytuacja, że będzie nabór, to tak, do wysokości pewnych środków, możliwych tak naprawdę do... Czy będzie? To na pewno nie od gminy zależy. To my nie podejmujemy decyzji. My możemy tylko po prostu zabezpieczyć środki na wkład własny. Dziękuję bardzo. A przepraszam, jaki jest duży ten wkład własny? Na ostatnim wniosku, z tego co pamiętam, było pół miliona. Pół miliona. Z tego co pamiętam. 500-600 tysięcy wysokości jednej gminy. Tak przeważnie było. Aha. Bo samochody kosztują dość dobrze ponad milion. A w tych projektach funduszu? Pytanie jest takie, czy my nie powinniśmy iść w innym kierunku. Nowe auta powinny iść do państwowych straży, a my z państwowych już takie w dużo mniejszych kwotach, bo tak naprawdę bardzo drogie wozy kupujemy dla OSP, które są, jakby popatrzeć, kwota ponad milion złotych, która stoi w garażu przez lata. On 10 tysięcy zrobi za 10 lat taki wóz, więc popatrzcie, gdybyśmy te pieniądze ulokowali w sprzęty, w łodzie, wkłady, i tak byłoby bardziej wszechstronnie nasze straże wyposażone. A tak jest wóz bojowy, duży, jesteśmy gminą blisko miasta i tak państwówka jest praktycznie na miejscu, więc my powinniśmy troszkę zrobić rewizję własnych ambicji, jeżeli chodzi o wozy, nowe wozy strażackie.
Dziękuję tak bardzo. Jest, nie chodziło, panie wójcie, o wkład do Funduszu Ochrony Środowiska. Jak jest, tak ogólnie, jaki jest wkład własny, od ilu do ilu, do tych rzeczy? Czy to jest stałe, czy to jak chcesz taką rzecz, to tyle? Jeśli macie Państwo przykład z roku ubiegłego, tak, kiedy Trząstowa dostała samochód, ten koszt był około 600 tysięcy, tego co pamiętam. 600 tysięcy złotych gmina dołożyła do zakupu tego wozu. A na przykład dokładu ile dołożyła? Znaczy z tej listy tam nie ma kładu, tam były tylko samochody. To był wniosek, bo trzeba rozróżnić jakby dwie kwestie. To dofinansowanie było bezpośrednio do jednostek, a my dawaliśmy wkład własny tak naprawdę. Ten projekt, który był teraz, dotyczył gminy, czyli gmina składała wniosek, a ewentualnie straż mogła jakby przeznaczyć środki na gminę jako wkład własny, no, nazwijmy to. Odwróciła się jakby troszkę sytuacja przy tym wniosku ostatnim. Co do przyszłości, myślę, że jakby pierwsza podstawowa rzecz, to powinniśmy wyjść właśnie, że to komisja i przy współpracy z naczelnikiem, z prezesem, z naczelnikami i prezesami jednostek oceniają i identyfikują te potrzeby sprzętowe. Wiem, że pojawiają się również w tym samochody, to co pani Rada Celina tutaj informowała, Trześć, Wora Mielecka zabiegają o samochody, więc one się pojawiają. Natomiast ta lista powinna funkcjonować i jeśli jakakolwiek będzie sytuacja w przyszłości, że ktoś, któraś jednostka dostanie zgodę, to w moim przeczuciu powinna być to jednostka, którą właśnie komisja czy tutaj deleguje tak do tego zakupu, żeby nie było sytuacji takiej, że dostaje jednostka, która właściwie nie zabiegała o to i my zostajemy postawieni pod ścianą, że jeśli nie damy środków własnych, no to nie dostanie w takim razie jednostka sprzętu. Wydaje mi się, że to te potrzeby tutaj powinny być konsultowane najpierw, również z powiatowym tutaj strażą pożarną zarządem, żebyśmy wiedzieli, co która jednostka potrzebuje, czy to sprzęt, samochód, czy inny, taki z tych grubszych mówię spraw. I dopiero wnioskowali o dofinansowanie tych sprzętów i zakup, żeby to było racjonalne. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tej sprawie? Ja może tam, bo tu Kazimierz poruszył sprawę Łodzi. Na pewno te sprzęty, które też mówią tutaj zarząd gminy straży o tym, że tu też jest zasadne. Ja wcale tego nie kwestionuję w żadnym stopniu, bo taka łódź płaskodenna to jest bardzo użytkowa, jeżeli chodzi o zalewane tereny, bo w zasadzie można wpłynąć w każde miejsce i tak dalej. Także to co do tego nie ma żadnej wątpliwości, dlatego ja mówię, ja osobiście nie zamykam, przynajmniej to jest moje zdanie, nie zamykałbym tych spraw, jeżeli chodzi o łodzie, kłady i tak dalej. To jest temat otwarty na pewno na przyszłość i tyle. Teraz była decyzja, żeby po prostu jednostka uzasadniała, że gdzieś tam jakieś rozlewiska się im tworzą i tak dalej przy wyższych stanach wody i nie mają tego sprzętu, więc była to, no to ten kolejną jednostką, którą widziałbym, żeby miała pompę dużej wydajności, to są ciążnice, bo to akurat ciążnice najbardziej są dotknięte, jeżeli chodzi o tutaj, przynajmniej tak było do tej pory, bo teraz się trochę sytuacja w związku z wałami odwróciła, ale dalej ciążnice są na drodze tej wody ewentualnej, nie daj Boże, to uważam, że ta jednostka powinna mieć tutaj też pompę dużej wydajności i co do pomp, chyba to byłby już do tych dużych pomp do wydajności, dużych wydajności, byłby już pewnie temat zamknięty, jeżeli chodzi o pompy. Na pewno w Łodzi też, słuchajcie, na pewno magazyn powodziowy jako taki u nas no, nie funkcjonuje w takim stopniu, jak pewnie byśmy sobie życzyli. Pewnie i pan wójt też o tym myśli i tak dalej, bo już rozmawialiśmy na ten temat, żeby gdzieś coś próbować zrobić i tyle, nie? Także, ale wszystko się naraz nie da, no to potrzeba czasu i na pewno z każdym rokiem tego sprzętu będzie przybywać i na pewno konsultacje z samymi zainteresowanymi, z jednostkami przecież ochotniczymi
będziemy tutaj prowadzić, bo to nie o to chodzi, że ktoś będzie coś robił według swojego myślenia, tylko według tych potrzeb, które oni widzą. A tutaj ewentualnie jedynie być może, ja przynajmniej wnioskował do pana wójta, że może faktycznie komendanta gminnego by do tej komisji dołożył, żeby był jakby przedstawiciel jednostek ochotniczych. Komendant i prezes myślę, że też są zasadni, bo oni reprezentują... No, albo mówię, albo ich obydwu, albo... Bo w zasadzie sprzętem jako taki przy jednostka zawsze się zajmuje tym komendant, nie prezes. Są osoby, które reprezentują i myślę, że oboje powinni być w składzie takiej komisji dotyczących zakupów planowanych na dane... No i rozszerzyłbym ten skład, żeby była taka już tak naprawdę... Były zastrzeżenia tak naprawdę, że do komisji tej ostatniej nie został powołany naczelnik gminny, no ale tak naprawdę naczelnik pierwszy złożył wniosek o zakup kłada, więc tak naprawdę byłby sędzią we własnej sprawie na komisji i z tego też powodu no, chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, żeby w skład komisji akurat tej wchodziły osoby, które składają wniosek. Ale co do przyszłości, co do całorocznych zakupów, oczywiście tak, jest to zasadne, żeby reprezentowali tutaj jednostki. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce w tej sprawie zabrać głos? Znaczy, to ja, no ale tutaj radny Jerzy Karczyk tutaj na temat tej składu tej komisji, że też chciałem zasugerować, aby tam opiniowało to, czy PSP, że mają doświadczenie, czym oni dysponują, a co tak, się tak. przydało naszym jednostkom, prawda? Zdecydowanie. Tak, było tylko głosem doradczym, tak. że wam się marzy to, ale faktycznie to... Że nie było zsynchronizowane. Tym bardziej, że PSP zna doskonale, co mają jednostki, bo robią tam inwentaryzację i sprawdzają. Więc tutaj jest zasadne po prostu, żeby PSP... To znaczy w PSP jest taki program SWD. SWD się nazywa i tam wszystkie jednostki, bo my na przykład robiąc inwentaryzację jako gmina, inwentaryzujemy sprzęt, który jest naszym własnością, a użyczamy jednostkom. Natomiast ten sprzęt, który jednostki otrzymują skądś z zewnątrz, jako stowarzyszenie, my do tego sprzętu, no tak, utrzymujemy, bo tak przepisy mówią, ale jako tako nie musimy nawet o tym wiedzieć, że coś takiego jest. Natomiast w PSP już jest 100% wszystkiego. I w SWD tam na bieżąco, jeżeli jednostka zakupi jakiś sprzęt, na bieżąco to jest aktualizowane i tam po prostu dyżurny operacyjny wchodzi po prostu w program, jest jednostka i wyskakuje mu wszystko, co jednostka posiada. Od łoma do siekiery i inny rodzaj sprzętu, także mówię, ja dla mnie to nie są nic nadzwyczajnego, dlatego mówię, PSP wie, co w danej jednostce jest i musi wiedzieć, bo jeżeli są akcje i działania prowadzone, to ten dyżurny operacyjny podejmuje decyzję, którą jednostkę wysłać, żeby w danym rodzaju zagrożenia była w stanie pomóc. Skuteczna była sprzęt, tak? Dziękuję bardzo. Ja jeszcze na koniec, bo już kończymy komisję, chciałam, bo wszyscy podziękowaliśmy naszym radnym panom Piotrowi i Damianowi za przewóz darów pierwszy historyczny na tereny zalane. I dziękujemy, okazaliśmy to podziękowanie wirtualne. Z powrotem przywieźli, to może powiecie trochę. Panie, nie, wszystko jest okej, tylko tak naprawdę już mówię, dziękuję panem radnym, bo oni tak naprawdę mieli pojechać w trasę z darami bezpośrednio do Powodzia, natomiast piątek, objechali te szkoły i te punkty, które zbierały dary, okazało się, że tak naprawdę mamy połowę samochodu, bo to był pierwszy taki etap zbierania. W związku z tym niezasadne byłoby wysyłanie połowy busa w pracę i to, co zebrali, zostało przewiezione do Żelowa i w sobotę rano wyjechał transport z OSP z Żelowa. Pan Wacław Strąg zabrał tyle, ile mógł zmieścić, czyli te dary, które zostały przewiezione i jeden transport praktycznie dotarł. Pierwszy. Teraz nadal trwają zbiórki, więc czekamy do końca, do środy, bo tam było ogłoszone. Do środy zbieramy i zamkniemy zbieranie darów, bo już są głosy, że na przykład, żeby żadnego pożywienia już tam nie dowodzi, bo już mają po prostu
pełnej magazynie, tego nie potrzebują. No ale pieniądze. Zobaczymy, co zbierzemy. Jeśli będą jakieś pożywienie, żywność, to będziemy się komunikować z innymi gminami, może są gdzieś tam jakieś potrzeby w tym zakresie. Właśnie i ustalimy po prostu kolejny transport na kolejny... Tak, żeby to, co zostało zebrane, żeby pojechało. Dziękuję bardzo, ale liczy się inicjatywa i serce, i za to dziękujemy. Niezależnie jak to wyszło. Zamykam posiedzenia komisji i dziękuję Państwu za miły udział. Dziękuję.